Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska, IFA 2016, stoisko Samsunga. Samsung opowiada tutaj bardzo ciekawą historię na tej właśnie wystawce o tym mniej więcej jak powstają kolory, no i czemu w telewizorach z kropką kwantową są one lepsze, a może powiem konkretnie bardziej nasycone. Widzimy tutaj bardzo techniczne rzeczy, mogłoby się wydawać. Mianowicie jest to rozkład energii w telewizorach. Na dole mamy energię telewizora podświetlonego białymi diodami LED, czyli tego, co jest w większości na rynku. Powyżej mamy kwantowe kropki. Troszeczkę się tutaj będę przerywał, bo muszę się zastanowić, jak to przełożyć, żeby brzmiało przystępnie dla Was. Więc zacznijmy może od tego, czym jest światło pokrótce. Światło to jest promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiedniej długości fal, zasadniczo od 380 do 780 nanometrów. No i telewizory posiadają diody, które podświetlają właśnie falami o takiej długości. Tu mamy widmo tak zwanej białej diody, jak już wspomniałem. Jak widzimy, składa się ono z takiego niebieskiego piku, bo takie właściwie emituje światło dioda, a następnie jest pokryta luminoforem, który emituje takie mało garbną pozostałą frakcję widma. Nasze oczy z kolei posiadają trzy rodzaje sensorów, które są uczulone na trzy długości fal. Mniej więcej odpowiadają one barwie niebieskiej, zielonej i czerwonej tutaj dalej. W momencie, gdy mamy spektrum takie płaskie, to ono ekscytuje wszystkie komórki w naszym oku po trochu, czyli innymi słowy jest mało selektywne. W tym momencie, jeżeli pobudzimy trzy komórki w oku, mamy odcień barwy mniej nasycony, niż gdybyśmy pobudzili tylko jedną z osobna. No i tutaj wkracza właśnie kwantowa kropka, która pozwala uzyskać bardziej szpiczaste widma, które pobudzą bardziej selektywnie te komórki w naszych oczach. Kwantowe kropki mamy, co ciekawe, tutaj obok, zamknięte w probówkach. Bardzo fajnie to wygląda. Są one wzbudzane światłem ultrafioletowym i świecą one na taką długość fali, jaki mają wymiar. To jest fundamentalna zasada właśnie działania kropki kwantowej. To teraz może bardziej praktycznie. Co ta kwantowa kropka daje? Jak powiedziałem, szerszą paletę kolorów, ponieważ pozwala generować bardziej nasycone odcienie barw. Jest to bardzo ważne w telewizorach SUHD, ponieważ, jak wiecie, w standardzie Ultra HD Blu-ray spotykamy się ze znacznie szerszą paletą kolorów, tak zwaną REC 2020, a więc możemy dostać ze studio, reżyser może nam włożyć w film, kolokwialnie mówiąc, bardziej nasycone kolory, niż do tej pory były w stanie wygenerować telewizory podświetlone białymi diodami LED. Dlatego tak ważna była modyfikacja widma, aby móc wygenerować te bardziej nasycone odcienie. Nie sądzę, by na wideo dało się to przenieść, nie sądzę też, by Wasz monitor był w stanie to odwzorować. Natomiast żywość tych barw na górnym ekranie, wykorzystującym kwantowe kropki, jest znacznie wyższa. I podkreślę, nie chodzi tutaj o to, żeby wszystkie kolory zawsze były żywsze, ale żeby dało się wygenerować te bardziej nasycone walory. Bardzo podoba mi się ta wystawka i bardzo ona dobrze to tłumaczy i pokazuje, także naprawdę szacunek dla firmy Samsung za to, że wreszcie wytłumaczyli to tak jak jest, a nie marketingowymi różnymi hasłami. Mam nadzieję, że mój wywód również był docierający, bo był trudny. Więcej może napiszę na forum. Pozdrawiam, cześć.